a naszymi patronami są Mateusz Monty Bakopa, Rafał Makarewicz, Paweł M. oraz firmy Tropical i Aquaholic. Cześć Dziubaski. Dzisiaj taktyczny odcinek ze sprzątania porządków. Musimy przenieść Jacka Mozaikę do baniaka na górze. Musimy pozbyć się tego zbiornika, stąd przełożyć gupiki. Musimy znaleźć miejsce dla naszych krabów, które wczoraj do nas przyjechały i zagościły w naszym domku. Więc słuchajcie, nie będę gadał dzisiaj za dużo, biorę się za robotę. Jeśli macie czas i chęci, to możecie poobserwować, co ja tutaj wyczyniam. Jeśli nie, to pewnie pomińcie ten odcinek. W międzyczasie może rzucę jakieś luźne myśli, ale jak robię to ostatnio, ciężko mi się skupić na gadaniu, więc może być różnie. Nie przedłużam, słuchajcie, biorę się za robotę i do szybkiego posłuchania za chwilę. Generalnie, pompka z wiadrem, słuchajcie, ja no trochę do was pogadam. Spróbujemy robić tą kamerę tak, żebyście widzieli, co ja robię, jak ja to robię. Słuchajcie. Wiadro 30, pompka jest. Bąż do spuszczania jest. No i dobra, jadziemy, panie dziejku. A najgorzej, że nie mamy na czym stanąć. Bo wykorzystaliśmy to tu. Kurde, zielsko jest wszędzie. Wybucha. Słuchajcie, krabki już zadomowiły się na dobre. Jedzą, wcinają. Terrarium sklecone na szybciutko, więc ciężko od niego wymagać, żeby było jakieś zdanie fajne. Ale mnie się podoba strasznie. I te krabiszcza też. Spróbuję wam jakieś ładne przebiteczki nagrać z tematu. Jak działa u nas podmiana? No zobaczcie, pompka ma pływak. W momencie, słuchajcie, kiedy wiadro prawie się napełnia, pływak jest już w takim momencie, tego troszkę skróciłem trytytą, że nie muszę tego pilnować. No. Jak widzicie, nie trzeba pić wody. Po pewnym czasie człowiek dochodzi do takiej wprawy, że nie chleje tematu. I pompeczka się załącza, sama nam wypompowuje. Podłączona jest oczywiście wężem do wylewki. Jest to dużo, dużo łatwiej prowadzić tak podmianę wody, niż wylewać do wiadra i z wiadrem do wanny, tak? Te węże, słuchajcie, są karbowane, one są w różnych długościach, można nawet 15 metrów z tego ustrugać. Łatwiej sobie takie wiadrko postawić, jeśli mamy dużo tych akwariów. Pyk, 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 mamy zlew w każdym miejscu po prostu. Piszrunu, tak? Także generalnie ten patent, mam wrażenie, że najbardziej mi tu się odpowiada. Wiecie, najlepiej jak mieć od razu kanał jakiś tutaj, bez pompki, nawet w podłodze. W nowym piszrunie raczej będzie. Nawet mam patent, jak to zrobię. No ale zobaczymy. I pyk, i następne, i następne. Normalnie jak z wami nie gadam, to w tym momencie lecę i napełniam drugie, tak? Kto się spuszcza, tam napełniam. Ale że dzisiaj trochę chcę pogadać, to zrobię to troszkę wolniej, słuchajcie. Musimy poporządkować te nasze gupiki, słuchajcie. Musimy, że tak powiem, poprzeławiać, posegregować, tutaj zrobić nowe miksy.
Niektóre już fajnie powychodziły to, co chciałem, ale niektóre trzeba będzie się, że tak powiem, ich pozbyć, bo nie dają takich mi rybek, jakbym chciał. Singi praktycznie już mi wyszły tak, jakbym chciał w ribonie. Może nie do końca singi, ale nie jest źle. Spróbuję wam tego przynajmniej jednego samca pokazać. Ale to już pewnie na końcu filmu. Teraz trzeba je tylko rozmnożyć, aczkolwiek mam chęć, żeby tu wrzucić ciekawą rybę. No zobaczymy. O, tu były takie niebieskie samice. Może stąd zakusić. No, muszę pomyśleć, słuchajcie, nad samiczkami dla tych moich brzdąców. Tutaj to są bardzo fajne ryby, więc. I druga strona. Fajka, słuchajcie, ma taką długość, że tak jak widzicie, mniej więcej połowę wody w baniakach mi wymienia sama z automatu. Te baniaki są tej samej wysokości, więc jest to tak samo, tylko tak naprawdę przy Albercie i przy innych rybach muszę dołożyć jedną rurkę, a przy tych mniejszych akwariach po prostu troszeczkę krócej przytrzymać. Ale generalnie, tak jak mówię, no nie muszę tego pilnować, co jest dla mnie ogromną zaletą, bo znacznie przyspiesza mi to czas napełniania, słuchajcie, chlapania, rozlewania wody i całej reszty. I pyt, i następny. Pompka Elka już czeka. Pompka Elka to jest pompka od ekspresu, słuchajcie, do kawy. Ona daje dość duże ciśnienie i będzie służyła do napędzania dysz zraszających do terrarium, tylko tego większego. To jest mniejsze terrarium, które 4 lata stało gdzieś tam na półce po Zuzi patyczakach. 4, 14 kula. No, stało sobie, stało. Troszkę je teraz wzmocniłem, pokleiłem, bo już silikon ze starości podchodził. Ale jak widać, nie ma co wyrzucać niektórych rzeczy, bo po paru latach można wrócić do pewnych tematów i je fajnie. Mamy głupiczkę, muszę, słuchajcie, ją troszeczkę opuścić. W kotniku. Tak gruba, że już się zastanawiam, czy ona jest gruba, bo będzie się urodziła, czy się zblokowała i zaczopowała. Zobaczymy. Dam jej jeszcze. Z dzień dwa dostała soli. Może ruszy. A, widzicie. A jak potrzebuję, że tak powiem, wybrać wodę z tych akwariów, to dokładam taką różeczkę i jest po temacie. Czekajcie, żeby to zrobić po kolei. Już jedź, kula, po kolei. Słuchajcie, może być, że będzie vlogasek z papieroskiem. Nie oczekujcie ode mnie dzisiaj, że ja przez tyle czasu wytrzymam bez papierosa. Bo bym się udusił, słuchajcie. O,
widzicie, i nie trzeba pilnować. Słuchajcie, oczywiście ten film skrócę do wymaganego minimum. Nie będzie tych przerw, byście mi tu popadali, słuchajcie. Dobra, kula, przestań pitolić. Bierz się zalanie wody. Shower, shower, full. Shower. Wąż, wąż podpięty do kranówy przez filtr trzykomorowy, słuchajcie. Czy wkładę w nim wymienić, to już tak poza konkursem. No i co? No i prosto z kranowity, bez żadnego odstawiania. Jak wiecie. U mnie musi być szybko. A, tam jedna kulka musimy opróżnić bardziej, bo tam będziemy przeławiać jackową mozaikę. Dobra. Nie lejemy jeszcze wody oporowo, bo musimy powycierać szyby. Będzie nam łatwiej, jak nie będzie do pełna. Jeszcze sobie muszę zrobić lepszą nalewaczkę, taką, żeby tego też nie pilnować. Sekundy. No i cóż, dziubaski, miał być długi wygasek, a było długie sprzątanie. Film musiałem przerwać, no bo nie zdążyłbym nic. I to jest właśnie powód, dla którego chcę między innymi przejść na troszeczkę większe akwaria z lepszą filtracją. Chodzi o to, żebym mógł soboty spędzać na nagrywaniu filmów i zabawy i robieniu czegoś fajnego, a nie koniecznie na myciu sprzątania i podmianie wody, tak jak to widzieliście na początku, słuchajcie. Przenieść krabiki. Zobaczcie, tu są krabiki. Za chwilę wam pokażę. Nie ma tu już mozaiki od Jacka. Mozaika, słuchajcie, przewędrowała. Tu kulka. Tu. To też wam zaraz pokażę. Wreszcie udało nam się posprzątać fish room. Jako tako to, słuchajcie, wygląda. Tu mamy, słuchajcie, przebrane samce i samice, które czekają na lepsze czasy. Fajny samiec, tego już wam pokazywałem. Mozaika od Jacka dostała swoje 50 litrów. 50, tu jest parę samców do przebrania. O, tak jak ten Jacusia, o tym mówiłem, niebieskim. Kolejny mój już ustabilizowany w miarę miot. To wszystko pokażę wam na spokojnie w odcinku o akwariach już w tym tygodniu. Kolejne gupole, słuchajcie, tu wywędrowały, stąd akwarium, mamy więcej miejsca. Wreszcie widać blat,
Co prawda ładowareczki. Zobaczcie, jak zarosło zielsko u Alberta. Tam już nie ma gdzie wsadzić ręki. Naprawdę jest. Jest, słuchajcie, grubo. Tak, gwiazdeczko. Tak, moja gwiazdeczko. Tu jest zarośnięte wszystko naprawdę na maksa. Głupiki szczęśliwe, jeszcze nie nakarmione. Jak widzicie, burdel w akwariach. Miałem to posprzątać, ale nie było kiedy. Słuchajcie, moja Singa w ribonie, która wychodzi bardziej jak Moskwa w ribonie. No ale coś tam wychodzi. O, tu jest ładna panienka już w ribonie, widzicie? Ciągle przebierane, ciągle kombinowane. No zobaczymy, coś tam pomaleńku. O, tu jest samiec z długim gonopodium. Tak te nasze Singo ribony wyglądają, słuchajcie. Co z tego będzie, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. A ja się dzisiaj z wami żegnam. Idę troszeczkę zjeść, bo jest godzina pewnie 17, a ja od 8 rano tutaj. Więc czas najwyższy zrobić nową kawę, bo tu już pusto i coś schamnąć. Słuchajcie, geosesarne. Pochowane, bo też troszeczkę się dzisiaj zestresowały. Terrarium sklecone wczoraj w kilka minut, ale naprawdę no daje radość z obserwacji, szczególnie jak one wcinają tymi szczypcami od nożami, sobie podgryzają. Puściłem tu jeszcze kilka małych ślimaczków. No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby to wszystko ładnie się rozrosło. Terrarium dzień drugi, jak to się mówi na niektórych filmach. Także tak, kochani, to u nas wygląda. Zielsko już zaczyna wyłazić. Zobaczcie, jak się odsunę, to ono już wysoko, wysoko idzie do góry. Spróbujemy, słuchajcie, zrobić. Tutaj też jest na górze nade mną, o, widzicie? Pnącze i tak sobie puszczamy to wszystko. Spróbujemy zrobić ten sufit tak, jak kiedyś był nad 720 w salonie. Dobra, kochani, dzięki wam śliczne. Żegnam się z wami. Biorę się, słuchajcie, za jedzonko. A z wami do zobaczenia już w tym tygodniu. Będą odcinki o głupikach, będzie aktualizacja tego, co w zbiornikach, póki jeszcze są. Będzie troszeczkę o tym, co w końcu wymyśliliśmy z tym naszym nowym fishroomem. Miejmy nadzieję, że to już ostatnia wizja przed budową, aczkolwiek wiecie, u nas nigdy nie mów nigdy. Pozdrawiamy was serdecznie, trzymajcie się, hej!